Były minister wrócił do rządu. Ma nowe stanowisko. Znak zapytania. Marek Gróbarczyk został sekretarzem stanu w resorcie infrastruktury. Były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poinformował we wtorek 17 listopada rzecznik resortu Szymon Huptyś. Marek Gróbarczyk został powołany na stanowisko sekretarza stanu w małpa.migov.pl, zatwetował rzecznik MI Szymon Huptyś w poniedziałek. Marek Gróbarczyk ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów. Gróbarczyk pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował także kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego, był członkiem zarządu zakładów azotowych w Tarnowie, Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W 2007 rok sprawował urząd ministra gospodarki morskiej. Przygotował m.in. dwa programy budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Eurolatynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.